Cześć, dzisiaj Wam pokażę, z jakich materiałów można wykonać meble na wymiar i jak ciekawe formy te meble mogą przyjąć. Jestem w showroomie Komandora. Tutaj jest taki, zaraz Wam pokażę, olbrzymi regał. On ma 4,5 metra, jest naprawdę imponujący. Ma drabinkę, różne fajne elementy są użyte. I chciałabym, żebyście zobaczyli, jak wiele materiałów może być w jednym meblu i jak ciekawie może to wyglądać, jeżeli to ze sobą jest połączone. Zobaczcie. Tutaj jest regał, ja sobie troszeczkę odejdę. 4,5 metra, widzicie? Gdzieniegdzie macie takie pionowe podświetlenia, o podświetleniach już Wam trochę mówiłam, ale zobaczcie, jakie elementy są z tyłu regału, z przodu regału. Tutaj na przykład mamy różnego rodzaju spieki, tutaj widzicie? Tu mamy skórę, tu jest schowany barek. Otwieramy i mamy barek, widzicie? Z takim ładnym spuszczaniem na dół, to samo schodzi. Jeżeli nie macie miejsca na osobny barek, to w takim regale możecie to wszystko schować. Zobaczcie. Do góry ładnie się domyka i samodzielnie się przesuwa. Mamy drabinę, czyli jeżeli chcemy, jesteśmy osobami, które mają bardzo dużo książek albo jakichś elementów do przechowywania, to możemy zastosować taką drabinę. Ona jest bardzo leciutka, są duże kółka. Łatwo, zobaczcie, to się łatwo przesuwa jednym palcem. Tu mamy prowadnicę na całej długości. I zwróćcie jeszcze też uwagę, że tutaj te niektóre fronty, jak na przykład ten, który tutaj pokazuję, on jest bardzo długi. Jeżeli front będzie ze spieku, to możecie sobie pozwolić na takie, zobaczcie, prawie 3-metrowe odcinki. Jeżeli będziecie mieli szkło, no to tak jak mówiłam, troszeczkę mniej, 250 cm, przy płycie laminowanej 275. Widzimy też kamień, że on może być w niektórych przęsłach, zobaczcie, w niektórych tyłach mamy też kamień, ale też może być płyta laminowana, także możecie zaszaleć i nawet te elementy, które są w środku, też zrobić. Nie zapominajcie o jednej rzeczy. Jeżeli robicie tego typu zabudowy, to warto, aby odległość pomiędzy tymi, tutaj zobaczcie, tymi przęsłami nie przekręczała 80 cm, żeby Wam się te półki nie uginały. To jest dosyć duży błąd projektowy, jeżeli właśnie te półki są mega długie i nie mają tych przęseł. Tutaj mamy fornir naturalny, taki z taką strukturą, czyli jak przejeżdżam, to czuć takie karbowanie i ten front jest, zobaczcie, przesuwany. Czyli jeżeli chcecie sobie na przykład ukryć jakieś rzeczy w regale, może telewizor, może jakieś sprzęty, to to jest bardzo dobre, zobaczcie tutaj, tu można chwycić, bardzo dobre rozwiązanie i możemy przesuwać w prawo, w lewo, w zależności od tego, co chcemy ukryć. Kolejna rzecz. Witryna. To nie musi być wcale wolno stojący mebel. Może to wszystko być połączone. Zobaczcie, tył tej witryny jest z czarnego takiego materiału, tutaj, gdzie widzimy takie usłojenia drewna. To jest laminat i on jest inny niż front, który jest tutaj z tyłu. Zobaczcie, ta płyta tylnia. I można to ze sobą fajnie połączyć, czyli bardzo dużo się ciekawych rzeczy dzieje, zarówno pod względem usłojenia, jak i struktury. Idziemy dalej. Kolejny front. Zobaczcie ten wysoki tutaj front. To jest spiek. Mamy tutaj konstrukcję zrobioną taką boczną. Wszystko ładnie jest, zobaczcie, schowane. No i te fronty możemy wykonać z różnych materiałów. Zobaczcie. Tutaj mamy taką strukturę też. Takie kropeczki. Trochę w beżu, trochę imitacji. Zobaczcie, tutaj mamy takie kamienne kolory. Bardzo fajnie to wygląda. Ja to też już kiedyś Wam tą strukturę pokazywałam, więc możecie połączyć laminat, czyli mamy tutaj elementy laminowane, z płyty laminowanej, możecie połączyć to również ze spiekami, możecie zrobić elementy podświetlane, szklane, w takich, tutaj mamy, zobaczcie, tu mamy takie ramki metalowe, w których to szkło jest montowane, czyli mamy ileś tych materiałów, które możecie połączyć. I żeby to wszystko razem fajnie wyglądało, możecie też zastosować na przykład takie meble i zamówić sobie na przykład na indywidualne zamówienie stół, który jest z blatu kamiennego. Zobaczcie, tu mamy taki fajny kamień z takim ładnym rysunkiem i ten kamień jest zamontowany na stelażu, który jest malowany na czarno. Tutaj nogi mam trochę grubsze, mamy jeden element konstrukcyjny po jednej stronie, drugi po drugiej i w środku mamy taki, zobaczcie, element, który nam to łączy. Czyli możemy bardzo długie stoły i szerokie stoły wykonać i razem to wygląda naprawdę fajnie. Pokażę Wam jeszcze do góry. Te podświetlenia też robią ładny klimat. Gdzieniegdzie można, widzicie, zastosować podświetlenia. One nie muszą być wszędzie, tylko w niektórych miejscach i elementach.
Mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Pokazałam Wam, że szafa może być ciekawa, że zabudowy meblowe mogą być ciekawe. Możecie to wykorzystać w salonie, w biblioteczce, w sypialni, no tam, gdzie będziecie potrzebowali i możecie pobawić się i połączyć różnego rodzaju materiały. Zachęcam do tego. No i jeżeli chcecie zobaczyć te materiały na żywo, to możecie oczywiście przyjść do showroomu Komandora w Poznaniu i dotknąć, bo niektóre rzeczy warto też dotknąć i zobaczyć, jaki to jest materiał, jaka to jest struktura, jak to wszystko razem wygląda na żywo. Dzięki bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach.